Widzowie, nie wiem jak wy, ale ja dosłownie nie mogę się doczekać. Zostały ostatnie godziny do nowego sezonu. Jest to ostatni film w tym sezonie, którym postaram się was przygotować na to, żebyście po pierwsze nie ominęli eventu, żebyście poznali dokładną godzinę eventu, co powinniście zrobić, co powinniście wiedzieć. No dosłownie w tym filmie będzie wszystko, co wiemy na temat nowego sezonu, co wiemy na temat eventu, oraz przedstawię wam wszystkie nowe zmiany, ponieważ jeszcze dzisiaj, zaraz kiedy ja to nagrywałem, dostaliśmy kolejną zapowiedź czegoś dużego, więc oglądajcie ten film do samego końca, jeśli chcecie się dobrze przygotować. No i ja finalnie od siebie mogę wam powiedzieć tylko i wyłącznie dziękuję. Słuchajcie, jest to ostatni film z serii 10 dni do sezonu. Z tego co widziałem, to chyba wam się podobało. Jeśli wam się podobała ta seria i byście chcieli ją co sezon, no to po prostu wiecie co robić. Możecie wynagrodzić tutaj moje zaangażowanie. Także widzowie, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim. No i będzie mi naprawdę mega miło, jeśli jeszcze dzisiaj wejdziecie do gry i wpiszecie mój kod Rafa to ja w sklepie. Naprawdę z góry wam wszystkim bardzo dziękuję. Kto to zrobi, może pochwalić się w komentarzu, a ja przypnę wam serducho. Zanim jeszcze przejdziemy do rzeczy, które powinniście zrobić, które powinniście wiedzieć, chcę wam powiedzieć coś jeszcze. Na głównym kanale, wtedy kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie już trwa stream z eventu, więc jeśli będziecie chcieli obejrzeć go razem ze mną, no to nic prostszego, wystarczy wpisać Rafa Fortnite na żywo i wyskoczy wam, więc zapraszam was wszystkich na oglądanie tego eventu właśnie ze mną. Będzie mi naprawdę bardzo miło. A teraz widzowie, przejdźmy do tematu tego odcinka, czyli do tego, co powinniście wiedzieć, co powinniście zrobić oraz właśnie o tych zmianach, które nadchodzą. Zacznijmy od tego widzowie, że jeśli jeszcze ktoś z was nie odebrał sobie dodatkowych styli, dodatkowych nagród, dodatkowych rzeczy, dodatkowych poziomów karnetu, no to zróbcie to. Dlaczego? Dlatego, że w karnecie bojowym macie również V-dolce. Macie po 100 V-dolców, tam kilka razy jest. Więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, odbierzcie sobie właśnie jak i style, tak i właśnie darmowe V-dolce, w sensie darmowe, no dostajecie je z karnetu po prostu, więc upewnijcie się, czy to macie zrobione i oczywiście widzowie, nie tylko strona z Battle Passem, a również strona, na której macie te dodatkowe style, na przykład Kapitana Ameryki, ten taki niebieski, nie wiem, czy go będziecie kojarzyć, ale zróbcie to wszystko, odbierzcie sobie wszystko. Ja wiem, że na początku kolejnego sezonu prawdopodobnie wszystko do was przyjdzie, ale lepiej to zrobić teraz, żeby no odebrać sobie to i później już o tym nie myśleć. Jeśli chodzi o darmowe rzeczy, jeśli chodzi o Battle Pass, no to pamiętajcie jeszcze, że mamy coś takiego jak darmowe przedmioty, ale po prostu z zadań. Mamy teraz bodajże jeszcze w grze zadania Halloween, możecie odblokować sobie poszczególne przedmioty, jeśli jeszcze chcecie to wykonać, no to zróbcie to przed eventem, ponieważ jeśli chodzi o sam event, bo nie wiem jak to jest, co się wydarzy po evencie, ale nie wiem, czy będzie dało się radę grać, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Także jak już odbierzecie rzeczy, jak już na przykład dobijecie karnet, jeśli nie będziecie mieli na przykład, nie wiem, dobitego karnetu, siądźcie jeszcze, nie wiem, tam godzinę, dwie, trzy, pograjcie sobie, możecie pograć na mapie, która jest w komentarzu, na niej dostajecie XP, więc zapraszam was na Red vs Blue, jest dokładnie w komentarzu. I co widzowie, jeśli macie wszystko dobite, no to możemy się szykować do przejścia, no jeszcze o jednym nie powiedziałem, zagrajcie ostatni mecz na tej mapie, ponieważ ta mapa prawdopodobnie wróci do nas za 5 lat. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to teraz będzie działać. Zobaczymy, ale no jest to ostatnia chwila, żeby zagrać jeszcze na tej wersji mapy. Następnie przechodzimy sobie do samego eventu, ponieważ, słuchajcie, musimy sobie tutaj porozmawiać o tym, jak na ten event trafić. Dużo osób mówiło, że będzie dodatkowy tryb, a dużo osób również mówiło, że tego trybu dodatkowego nie będzie. I okazuje się, że tego nie wiemy do tej pory, ale dostaliśmy pewne informacje, które w sumie sugerują to, że tego dodatkowego trybu nie będzie. Ale nie zakładajcie, że go nie będzie, po prostu załóżcie sobie w ten sposób, że jeśli pół godziny przed eventem, czyli o godzinie tam 23 około, jeśli nie pojawi się dodatkowy tryb, to będzie to nas po prostu na wszystkich innych trybach typu Battle Royale, zero budowania, budowanie i tak dalej. Zaraz wam powiem, jak to zrobić, żeby być w naprawdę dobrym miejscu i jak to będzie wyglądać. Jeśli pół godziny lub 15 minut przed nie pojawi się żaden tryb dodatkowy, no to po prostu będzie to na zwykłym Battle Royale. Ja tak to zakładam, więc no jeśli nic się nie pojawi, no to po prostu będę czekał na zwykły Battle Royale. One prawdopodobnie cały czas będą włączone. I widzowie, dopiero jakieś 7 minut przed będę odpalać, czyli załóżmy, event jest 23.20, zaraz o tym jeszcze pogadamy, zakładamy, że event jest 23.20, ja wchodzę 23.13, 14, 12 w tej okolicy, wskakuję do busa, wylatuję na mapę, no i po prostu czekam. Jak wiecie, event ma pojawić się właśnie na samym środku mapy, na kinie, ale zanim jeszcze przejdziemy dalej, podsumujmy, czyli jeśli nie będzie dodatkowego trybu, wchodzimy na zwykłe Battle Royale, najlepiej 5 minut, 5, 7, 8 minut wcześniej, tak żeby ta strefa później się jakoś nie zmniejszyła, nie wiadomo jak. Ale słuchajcie, nie pogadaliśmy sobie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy,
czyli wejście do gry. U nas, jeśli chodzi o Polskę, event będzie naprawdę bardzo późno. W sensie, no, ja zazwyczaj wtedy dopiero zaczynam wieczór, ale event będzie 23:20. Z tego, co czytałem na Twitterze, event ma właśnie być o godzinie 23:20 i słuchajcie, no jak będzie 23:30, czyli będzie to obsuwa 10 minut, no to nic wam się nie stanie, jak po prostu już wcześniej będziecie gotowi, ale słuchajcie, zalogujcie się do gry dużo wcześniej, wejdźcie do gry, no ja planuję wejść do gry chyba o godzinie tak, no nie wiem, 17:00, ja już będę w tej grze, ale przynajmniej godzinę wcześniej, co najmniej godzinę wcześniej sobie wejdźcie, bo na pewno będą kolejki, no nie, będą kolejki, bo każdy będzie chciał wejść w tym samym czasie. No więc dobrze, żebyście po prostu weszli dużo wcześniej do gry i byli po prostu przygotowani. Więc widzowie, przejdźmy do kolejnych informacji. Za uczestnictwo podobno mamy dostać jakiś przedmiot. Ogólnie mówi się o tym, że mamy dostać jakiś darmowy plecak za uczestnictwo, ale tego, widzowie, nie jestem w stanie wam powiedzieć, bo no po prostu sam to usłyszałem, nie jest to potwierdzone. Być może coś dostaniemy, a być może nic nie dostaniemy, ale słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o event, będzie on na samym środku mapy. Co ciekawe, na tym samym środku mapy na kinie nie będziemy mogli się strzelać. Strzelanie będzie wyłączone zaraz przed i mamy dostać jeszcze jakiś system odradzania, że nawet jakbyśmy zginęli, to będziemy mogli się odrodzić, ale ja tego nie zamierzam. W sensie nie zamierzam ginąć. Zagrajcie sobie naprawdę, nie wiem, otwórzcie sobie parasol samej góry, spadajcie na mapę gdzieś właśnie o równym starcie eventu. Jak wiecie, nad ekranem mamy licznik, więc po tym możemy sobie właśnie trackować, że tak powiem, czas, kiedy event zostanie odpalony. No i słuchajcie, event ma składać się z 6 poziomów. Ja mam tutaj wszystko wypisane. Mamy dostać 6 poziomów i podczas tego mają być zniszczone 4 lokacje. Nie będę wam mówił jakie, ale ogólnie mamy 4 miejscówki mają być totalnie zniszczone. Mówiło się o graffiti. Jak wiecie, graffiti mamy na ekranie, ale mamy podczas eventu dostać jeszcze graffiti na niebie. I wydaje mi się, że to właśnie będzie, nie wiem, jakoś wejdziemy w ten ekran, w sensie zostaniemy jakoś wessani. Mówi się również o czarnej dziurze, że serwery mają zostać wyłączone i mamy dostać czarną dziurę. To oczywiście też nie jest potwierdzone, ale bądźmy gotowi również na coś takiego, więc tak jak mówię, no lepiej sobie wykorzystajmy wszystko zaraz przed sezonem, zaraz przed eventem. W sumie to jest bardzo zastanawiające, taką informację dostałem od Kaspola. No, widzowie, zobaczymy. I co się okazuje? Okazuje się, że ten event, to co dostaniemy teraz, jest tylko i wyłącznie początkiem czegoś, co nadchodzi. Nadchodzi event na koniec rozdziału 5 i on ma być 30 listopada. Czyli dokładnie za 30 dni będziemy mieli event, w sensie jeśli chodzi o koniec tego rozdziału, więc nie wiem, czy my trafimy do rozdziału numer 2 OG, a później się cofniemy na tą mapę i znowu będzie event na tej mapie. To jest naprawdę bardzo interesujące. No i słuchajcie, zremiksowana mapa, mamy dostać taki battle pass, jak tutaj wam się teraz wyświetla. Mamy trafić właśnie do 30 listopada na tą mapę. Dobrze wykorzystajcie ten czas. I ogólnie ma powrócić moja ulubiona lokacja z tamtego rozdziału. Ja po prostu kocham zimę, widzowie. No kocham zimę w Fortnite'cie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy taką lodową miejscówkę. Tu widzicie teraz zdjęcie. No to była jedna z moich ulubionych lokacji. Mieliśmy te ryby w kostce do rozwalania. Szkoda, że to był tylko jeden taki mały budynek, a nie coś większego. Ale słuchajcie, ma powrócić ta miejscówka z nowych rzeczy. Z nowych rzeczy również mamy właśnie dostać 2 listopada nowy rozdział, no stary rozdział drugi i później 30 mamy dostać kolejny event, więc naprawdę w tym roku dzieje się bardzo dużo. No i słuchajcie, najważniejsze, event ma wystartować 23:20 i w sumie to by było na tyle, widzowie. Ja was zapraszam na streama, który aktualnie prawdopodobnie prowadzę na głównym kanale, na kanale Rafa. No i do zobaczenia na streamie. Trzymajcie się, cześć!